Radio DTR. I już. Dzień dobry, proszę Państwa. Dziś mamy tłusty czwartek. Wszyscy albo stoją w kolejkach po pączki, albo sami je w domu smażą. Przede mną Rączka gotuje. Pan Remigiusz Rączka, czy możesz naszym słuchaczom powiedzieć, jak smaży się pączki na Śląsku? Mogę, oczywiście. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak, to było ładne powitanie po polsku. To ja może powiem po śląsku, jak robimy te rączki. Oczywiście. Bo na Śląsku jemy kreple w tłusty czwartek i ja się zawsze śmieję, że jaka jest różnica między pączkiem a kreplem. Pączki są w Sosnowcu, a kreple w Katowicach. A druga różnica jest taka, że na Śląsku raczej śląski krepli się nie lukruje, tylko się pudruje na koniec, więc to jest ta taka zasadnicza różnica. Jak ja robię kreple? No, przepis jest banalnie prosty. Kilo mąki pszennej, tortowej, przesiewam przez sito oczywiście. Koniecznie taką płaską łyżeczkę soli, ponieważ sól bardzo dobrze na powietrzu mąka, więc jest bardzo potrzebno. Do tego potrzebujemy 100 gramów drożdży. No i te drożdże oczywiście trzeba zrobić tak zwany rozczyn czy zaczyn drożdżowy, zwoł jak zwoł. Do szklanki mleka, przepraszam, lekko podgrzanego do temperatury 30 stopni krusza te drożdże, dowąd tam dwie łyżki cukru na pożywka plus dwie kopiaste łyżki mąki pszennej. To wszystko razem trzeba rozbełtać. No i pięknie drożdże nam rosną. Dodatkowo jeszcze przygotowuję jakieś 300 ml mleka, też podgrzewam do temperatury około 30 stopni, plus pączki, czyli na tłusty czwartek kreple robię z masłem, tak na bogato. Kostka masła też rozkwarza, czyli roztopia i też trzeba lekko przestudzić. No i najważniejsza rzecz to są żółtka, 12 żółtek. Plus cukier z wanilią czy wanilinowy, jak tam kto lubi. Do pączków, do tych moich krepli nie dowąd w ogóle cukru. Ciasto jest z tymi dwoma łyżkami, co są w rozczynie. Natomiast potem ten filong, czyli ta marmelada czy powidła dawają nam tam słodycz. No i jak robię? Jak drożdże mi wyrosną, to oczywiście do mąki wlewam ten rozczyn, te żółtka rozsferlane z tym cukrem waniliowym, dowąd te mleko wlewam i wyrobiam to na gładko masa. Jeszcze bardzo ważną rzecz, dowąd kieliszek spirytusu, żeby ciasto nie ciągło tego fetu. No i co? Wyrobiam to, ciasto się na początku bardzo klei, do rąk, ale bo musi być luźne. Na kreple ciasto musi być luźne. Potem na koniec, jak przestało mi to się kleić i odchodzi od ręki, dodawam te rozkwarzone masło, wtłaczam te masło, no i opruszą mąką, przykrywam i ciasto mi pięknie rośnie. Jak mi ciasto porośnie, praktycznie dwukrotnie zwiększy objętość, wyciepuję to na stolnicę, no i delikatnie nudelkulą, czyli wałkiem, rozwałkowuję na grubość 1-1,5 centymetra. Ja ich wykrowam właśnie szklanką, czy tam jakimś kółeczkiem, żeby były fajne, równe. Z tego mi wychodzi mniej więcej 40-45 krepli. No i wiem, że większość ludzi zawija te pączki z tą marmoladą. Ja je układam na tolnicy, opruszą mąką, przykrywam ściereczką. One muszą mi się poruszyć, porosnąć. No i przygotowuję w międzyczasie tłuszcz. Ja je smażę na fecie, czyli na smalcu czystym. Ale mam taki patent, być może Państwo to wiedzą, żeby mi te kreple się nie polyły, to zawsze do tego tłuszczu wciepuję kartofla surowego i on wyciąga cała ta spalenizna i te kreple są takie piękne, złociste, bo nie lubię takich bardzo brązowych. Ten krepel musi być taki właśnie słomkowy, złoty, fajny. No i jak mi te kreple porosną, to je smażę na piękny złoty kolor, mniej więcej 5 minut z dwóch stron. No wiadomo, musi być tak zwana biała obrączka, wtedy wiemy, że krepel jest perfekcyjny. No właśnie. No i po wszystkim rozrobią marmelada, najczęściej różano, z trochę do wrzątku, żeby ją rozrzedzić.
No i robię zawsze z marmeladą i robię z powidłami śliwkowymi, tak jak robiła moja prababcia. Powidła śliwkowe z węgierek do krepli są najlepsze, nie za słodkie, wtedy ten pączek jest taki trochę bardziej wytrawny. No i po wszystkim oprusza cukrem pudrym i to są moje kreple, które oczywiście dzisiaj już mam zrobione. No jak opowiadasz, to ja już bym zjadł z 10, co najmniej. A powiedz... Są na tyle dobre, tak? Że one wytrzymują 3 dni i są cały czas świeże i co jest fajne, to po takim kreplu w ogóle człowiekowi się nie odbiją jakimś starym tłuszczem. One są fantastyczne, więc człowiek może zjeść ich nawet 10. A powiedz mi jeszcze, czy oprócz pączków, czyli krepli, Śląsku je się również chruszcz i smaży? Oczywiście, oczywiście. No u nas się je chrust, a nie faworki. Więc chrust. I jeszcze bardzo często robi się też kreple ze syra, czyli z twarogu. Takie małe pączusie. No to już nasi słuchacze sobie znajdą, jak nie w internecie, to w książkach kucharskich, jak te małe pączusie i jak chruszcz zrobić. Zresztą wszystkie panie domu na pewno to doskonale wiedzą. Bardzo dziękujemy ci za dobre rady, które jeszcze dzisiaj niektórzy wykorzystają. No i co? No i życzymy smacznych pączków dzisiaj. Koniecznie trzeba zjeść. To piękno, piękna tradycja, a tradycji musi stać się zadość. Wszystkiego dobrego. Właśnie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam. Radio DTR i już.